Michał, gratulacje. Zajęliście po rundzie jesiennej drugie miejsce w tabeli. Uważasz to wysokie miejsce? Może było wyżej? Wydaje mi się, że na chwilę obecną zespół Jeleniej Góry był poza zasięgiem dla nas. Chłopcy z Jeleniej Góry wygrali wszystkie mecze, to jedno, grali cały sezon równo, ale przede wszystkim grali starszym rocznikiem. Trzeba to wziąć pod uwagę, że mieli równą kadrę rocznika 2-8, a my, z czego jestem bardzo dumny, prawie cały sezon minimum 5-6 zawodników zawsze z rocznika 2-9, więc to był taki maksimum, który moglibyśmy zrobić na tę chwilę. 24 punkty, uważasz, że to dużo trzymało, bo początek był bardzo dobry. Końcówka nieco słabsza. Wydaje mi się, że to też jest troszkę w tych młodych głowach. Trzeba pamiętać, że chłopcy z rocznika 2-9 jeszcze w zeszłym roku walczyli w piłce 9-osobowej. Zmiana mentalna, przede wszystkim także fizyczna, gdzie muszą walczyć niekiedy z chłopcami ponad rok starszymi. Nie mogę więcej od nich wymagać. Oczywiście końcówka sezonu była troszeczkę taka chwiejna, a wszystko zaczęło się po słabszym meczu z Jelonią Górą. Ostatni mecz, dużo sytuacji. Też fajna lekcja dla nas, bo kreujemy grę, staramy się grać swoją piłkę ofensywną, ale czegoś brakuje. I to też jest fajna lekcja dla nich, że futbol jest niestety sportem bezlitosnym. I na koniec końców wszystko się liczy, to co jest w bramce, ale musimy pamiętać, ci chłopcy dalej się rozwijają. Oni, dla nich to jest kolejne doświadczenie bezcenne. Tak? Ci chłopcy powinni według mnie być gotowi za 6-7 lat. Do roczniku U19, wieku 19-20 lat powinni już być gotowymi do gry w seniorach, więc nabierzemy dużą poprawkę na to. Wynik jest drugorzędny, chociaż jest dla nas ważny, bo zawsze jest taką adekwatną pracę, ale też nie możemy pamiętać, że nie może być wszystko dla wyniku, więc uważam jak najbardziej pozytywna. Jakbyśmy mieli te 4-5 oczek więcej, bym się nie obraził, ale naprawdę jesteśmy też bojowo nastawieni na rundę wiosenną, powiem uczciwie. I będziemy chyba mierzyć walkę o awans. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale też uważam, to jest fajne dla chłopców, żeby dać im poczuć inny rodzaj presji, tak? Nie uda się? Okej, ale jak się uda, chciałbym, żeby oni też poczuli to tempo treningowe, te emocje troszeczkę inne z tym. I właśnie taki przedsmak był końcówki sezonu, kiedy zacząłem im dawać też takie wyzwania, założenia meczowe, już troszeczkę większej, poważniejszej piłki. I tylko, żeby zobaczyć sobie, jak oni sobie radzą z emocjami, bo to trzeba pamiętać, że to też jest bardzo dużo ważne, bardzo, bardzo ważna rola jest w tym wieku, ich rozwój emocjonalny. Oni dojrzewają, to jest taki wiek buntowniczy, to nie jest tylko praca trenera, to trzeba być pedagogiem, umieć zrozumieć ich i... Trudny cykl, ale bardzo taki, że tak powiem, jak dla mnie wyzwalający taką pozytywną energię, więc zdecydowanie na plus runda jak nic. Michał, można powiedzieć, że runda ta jesienna już dobiega końca, nie będzie meczów ligowych, ale na pewno grać będziecie w turniejach. Jak w ogóle przygotowywać się będziecie do tej rundy wiosennej? Znaczy tak, generalnie mamy zaplanowane jeszcze 3 mecze kontrolne. Ten najbardziej taki chyba, taki, na który czekamy wszyscy, to jest 26 jedziemy na sparing do Liberca, do czeskiej ekstraklasy. Udało mi się to załatwić tam dzięki koledze pracującemu w Libercu. I to też będzie fajne doświadczenie dla chłopców, zmierzyć się z drużyną, która na co dzień gra najlepsze lidze czeskiej naszego rocznika U15. Sezon kończymy 3 grudnia, mecze musimy z Łużycami. Cały czas mamy roztrenowanie, a już wiosna bardzo szybko, bo wracamy do treningów bodajże chyba pierwszy weekend po nowym roku, tak pierwszy tydzień roztrenowania i od 14 stycznia mamy już zaplanowane sparingi praktycznie pod samą ligę. Co tydzień gramy do połowy marca, więc uważam, że to też taki benefit. Nie marnujemy czasu, a zawsze jestem tego zdania, że najlepszym treningiem jest forma meczu i tego nikt mi nie powie. Można się przygotowywać, ale mecz wyzwala całkowicie inne emocje, inny rodzaj bólu brzucha, a także przede wszystkim to jest taka bezcenna nauka, więc mamy zaplanowane już wszystko podopinane. Ostatnie 2 mecze jeszcze dopinamy, ostatnie daty, czy to tam 11 czy 12 lutego, aczkolwiek mamy zaplanowane już całą rundę wiosenną przygotowawczą. No i jesteśmy bojowo mocno nastawieni, nie ukrywam. Jest to dla mnie też fajne doświadczenie. Też jakoś to analizowałem, zawsze reflektuję po każdym meczu, co mógłbym zrobić, bo przede wszystkim wszystko zależy od nas, trenerów. Musimy pamiętać, że nie można zwalać na tych chłopców obciążenia większego, tak, które są w stanie udźwignąć, więc nie ukrywam, że też potrzebowałem troszkę czasu, żeby przeanalizować właśnie tę końcówkę sezonu. Ale ona też mi takie wysunęła pozytywne wnioski, zwłaszcza tych młodszych chłopców, którzy gonią i dają radę ze starszymi, więc jesteśmy naprawdę, że tak powiem, pozytywni po jesieni i czekamy niecierpliwie na wiosnę, że tak powiem. Także zobaczymy, ale na pewno wszystko idzie w dobrym kierunku. Thank you.
Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.